Jasny gwint, ale ja jestem faja. Wiecie, że dzisiaj Killing Wharf, czyli w niedzielę, jest od godziny 10. Jest jakoś tam, nawet nie ma jeszcze wpół do 8. I to centrum jest jeszcze zamknięte, to znaczy już tam ludzie się kręcą, pracownicy, no ale my jesteśmy raczej takimi pracownikami, którzy przychodzą jak już jest otwarte. No. Więc nawet się tam nie dobijam, bo to jest bez sensu. Kurczę, teraz mam tyle czasu, ale widziałam, że Greggs jest otwarty i chyba pójdę na kawę. Zdaję, wymarznę przez tą godzinę, czy ile tutaj bym musiała stać. No. A tak, pójdę na kawę, coś może trochę popracuję, nie wiem co porobię. No. Ale muszę sobie zająć ten czas, bo jestem dużo, 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 dużo za wcześnie. No. No zapomniałam, no nie dopatrzyłam. No i tyle. Słuchajcie, ale mi się przygoda przed chwilką przytrafiła. Stoję przed tym Morrisonem, przed wejściem głównym. I tak się rozglądam. Zdążyłam nagrać nagranie i podeszła do mnie taka starsza, miła pani. I się zapytała, a co tam do pracy, czy coś? A ja mówię, a no, ale jestem za wcześnie, bo zapomniałam, że jest dzisiaj później otwierany Morrison. Ale mówi, no to może spróbuj przejść przejściem dla stafa. Ja mówię, nie, po prostu pójdę sobie na kawę do Grexa. I ta pani wzięła mnie do tego Grexa i kupiła mi kawę, po prostu. Jeszcze zapytała, czy z czekoladką i w ogóle. Normalnie mnie zaprowadziła do Grexa i mi kawę kupiła. No, bardzo miła pani. Chciałam jej dać zestaw woreczek i szoferka, ale powiedziała, nie, zostaw sobie, miej miły dzień i poszła, bo ona tutaj przyjechała po prostu podrzucić chyba do kiosku gazety, z tego co zrozumiałam. No, zapytała się, skąd jestem. No, bardzo, bardzo miła sytuacja, no. Naprawdę, to jest fantastyczne, co mnie tutaj spotyka w tym kraju. Bardzo. Wiecie, bo jestem też taką osobą, która też bardzo chętnie czy pomaga, czy się dzieli. Ja się bardzo lubię dzielić i na przykład no, odnoszę wrażenie, że to dane dobro po prostu wraca. No i jestem gotowa do pracy. Tu czaszunia, tu but wysoki. Oto ja. A dzisiaj się to prezentuje tak. Tutaj takie gumeczki powiesiłam. Scrunchies. Nawet pozostałości po Halloween dałam. Tutaj dałam fartuszki. A muszę przejść naokoło. No i tak to dzisiaj wyeksponowałam. Tutaj dałam dużo rzeczy, żeby było widać, że jest dużo rzeczy. Trochę walentynek, ale walentynki mogą trwać przez cały rok. No i tak oto. Jeszcze sobie usta podmalowałam, żeby nadać sobie trochę wyrazu. Skaleczyłam sobie palec i nie wiem nawet kiedy i gdzie. Ale mam plasterki. Musiałam się ubrać, bo to jest tak zimno. A chcę wam powiedzieć, że przed chwilką podszedł do mnie pan i się zapytał, czy jestem z Polski. Zapytał po angielsku. Po czym jak mu powiedziałam, że tak, to zapytał, a skąd jesteś? Sobie tak chwilkę, parę minutek porozmawialiśmy. A całkiem fajnie, całkiem miłe spotkanie. Mam w ogóle dzisiaj bardzo fajny dzień. A pozdrawiam pana, jeśli mnie ogląda. Pamiętacie, jak kiedyś wam pokazywałam mydełka, które kupiłam na Tynemouth? To było rok temu, półtorej roku temu, naprawdę dawno temu, wtedy jak pierwszym razem byliśmy. I się okazało, że te wspaniałe mydełka, ja zapamiętałam sobie tą panią, która, jak się okazało, bierze udział w tym samym kiermaszu co ja, czyli w Killing Wharf. Ja od razu ją tam poznałam, jak z nią rozmawiałam, się pytam, a czy ty czasem nie byłaś kiedyś na Tynemouth? Powiedziała mi, że tak. Ja mówię, to od ciebie miałam te wspaniałe mydełka. No i słuchajcie, ostatnio kupiłam mydełko, ale Tizlina przyniosła mi dwa mydełka, więc no tak w prezencie mi drugie mydełko dała. Chcę wam się pochwalić. Teraz właśnie jedno otworzę
a drugie będzie czekało na swoją kolej. No jestem po prostu przeszczęśliwa. No i ja wam dam na miarę na Facebooka, gdzie będziecie mogli sobie zakupić jej produkty. No, tutaj mi chodzi o osoby, które mieszkają w UK, bo raczej z Polski mało kto by zamówił z tak daleka, ale no, oczywiście zakazu chyba nie ma, nie? No, chciałam wam pokazać. No i co? Mówiłam, że popracuję nad swoim językiem, a się tak pozacinałam. No nic, trudno. Ale dobrze, mam czas na to, żeby pracować, będę pracować. Tutaj przedmiotem tego nagrania są mydełka. Pachną? Och, oczywiście, że pachną. Zagotowała się woda i teraz proszę mi pomóżcie. Nie wiem, co wybrać. Czy rumianek, czy szałwia? Tak, ja wiem, że wy mi nie pomożecie, bo jestem z tym problemem teraz sama, ale wiecie co, chyba wybiorę rumianek. Z tej przyczyny, że jest wieczór i myślę, że rumianek jest czymś delikatnym, natomiast szałwia nie jestem pewna, czy być może mogłaby mnie pobudzić. Zatem rumianek. No proszę, ale to pachnie. I jak pięknie wygląda. Cześć, śniadanko, zupka z wczoraj. Poprosiłam, żeby mi zostawili na śniadanie. Pieczarki, szparagi, trochę sosu pomidorowego. Wytąplałam w sosie pomidorowym. Co tu jeszcze mamy? Szparagi, pieczarki, cebula, ciutkę soli. No i ten sos pomidorowy i kawusia. A zobaczcie, jaki hit. Do tego śniadanka zrobiłam sobie popcorn. Wiosna nam wróciła. Jest przepiękne słoneczko. Idę sobie po dzieci do szkoły. Krzysiek wraca z angielskiego, więc się spotkamy po drodze. Będziemy oddać książki do biblioteki i być może coś jeszcze dzisiaj zrobimy, ale to nie będę jeszcze wam o tym opowiadać. Jak będzie o czym opowiadać, to wtedy opowiem. A tymczasem idę po dzieci. Stała się rzecz niesłychana. Nastąpiła zmiana. Nasz Henio został zjedzony przez naszą Irminię. Krzysiek włożył go tam do niej, żeby oni tam swoje robili i co, zostały tylko nogi, nie? No. No ale cztery razy dopuszczany był, nie? Był cztery razy dopuszczany. Podczas tych czterech razy było wiele różnych akcji. Także zobaczymy, może się uda. Mi się wydaje, że nawet więcej razy był dopuszczany Krzysiek. Cztery razy go Ciągle go puszczałem. tam wkładałeś przecież. Nie, wydaje ci się, przecież to mam zapisane wszystko. Cztery razy już go wkładałem. No. Także, no, taka smutna wiadomość. DJ-u Arach, no, tak się stało. Ale ty wiesz, że tak się mogło stać. No, my pierwszy raz jesteśmy w tej sytuacji. No, jest to trochę smutne. No, ale miejmy nadzieję, że chociaż bąbelki z tego będą. Tak, czułam się zobligowana do tego, żeby wam, moim widzom, o tym powiedzieć, bo ostatnio dużo czasu poświęciliśmy na te treści, więc no, chciałam wam zaktualizować tą sytuację. Mam nadzieję, że następna aktualizacja będzie z odbierania kokonu.
Albo z dostrzeżenia kokonu. No. No i właśnie tutaj Krzysiek mi przed chwilą wtrącił, że mamy jeszcze Hati Hati i tutaj też czekamy na kokon. Czekamy na kokon, czy nie czekamy na kokon? No tutaj jakieś akcje były, ale to jest ten pająk, który nie bardzo chce kopulować, nie? Halo? No, średnio, no. Średnio. Średnio to wygląda, no. No. Ale No, tak naprawdę przy Irminie jest największa szansa. Jeśli chodzi o Hati Hati, to raczej tu się nie spodziewamy rewelacji, z racji tego, że samiec jest leniwy. One też w naturze w taki sposób kopulują, czyli no. Czyli no, odbywa się to długo, trzeba z tego cierpliwości, no, ale na Irminie liczymy. Cześć, jesteśmy z Krzyśkiem w Eldon Square. Jesteśmy w Newcastle i zobaczcie, co mi Krzysiek pokazał. Taki ametyst za 21 tysięcy. Ale to jedna część, czy co? Jedna część? Nie, on jest połączony, Tom Krzysiek chyba. Nie, on jest na Nie? swoja. Jest jedna i druga część i to jest swoja. Niesamowite, 21 tysięcy funtów, taki. Wyobrażacie sobie, jak ja bym miała taki 100 ametyst? tysięcy złotych. Poczekaj, aż będziemy, zaczniemy Nie, bo mi jeść. coś wystygnie, ja mam ser w środku. Śniadanie. A czy on jadł śniadanie w domu? Ja? No, idziemy sobie do Eldon Garden, bo tu nic nie ma. I może usiądziemy w spokoju, bo w Greksie nie było miejsca, żeby usiąść. A ja nie będę w zimnie jadła. O, widzisz, tu też sobie ludzie przychodzą, żeby złapać świętego spokoju. Jak na dworcu, tak jak na dworcu kiedyś w Katowicach. No. Siedzą na ziemi. Dobra, wyłączam się. Dobra, przyszliśmy tu, zjedzam w lustrze. I tu będziemy Martwa jeść galeria. śniadanie. To jest To martwa otwarta galeria. galeria. Normalnie martwa galeria. A ja ostatnio niedawno, w zeszłym miesiącu pokazywałam. Jemy między schodami ruchomymi. Mam No. dwie kanapki, napój, frytki No. i czasem jeszcze takie te kurczaki z tych No tak. Ej, kapsli. zobaczcie, to jest radość weganki, która dawno gulaszu nie jadła. A to smakuje jak gulasz w Greksie. Kiedyś były takie meksykańskie, te kwadraciki, ale zmienili na te takie właśnie, takie. No i tamte były pyszne i te teraz są pyszne. Co mam? Trzy. Jeden, dwa, trzy. O, jestem koło mamy!